Organizujemy te kursy przede wszystkim dlatego, że kupiliśmy właśnie łódkę i chcemy, żeby nasi pracownicy też mogli z niej korzystać razem z rodzinami. Dwa lata temu zrobiliśmy pierwszy kurs, na którym ponad 20 pracowników zrobiło sobie patent i w dalszym ciągu pływa łódkami. Teraz ponad 35. Bardzo szybko się rozwijamy. Nasi klienci, pamiętam, że zawsze też byli zachwyceni, jak braliśmy ich tutaj na łódkę, żeby z nami popływali. Nasza firma w ostatnim czasie troszeczkę urosła i tak naprawdę nie mieliśmy okazji się spotkać, nie mieliśmy okazji porozmawiać. Integrujemy się przez zabawę, robiąc te patenty, też ekipa szarków, która nas tutaj wspomaga, jest niesamowita. Fajny sposób, by się poznać, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu, a nie tylko przed komputerem. Będzie po prostu z kolegami z zespołu sobie wypożyczyć jacht i popływać trochę po odrze. Chcemy zrywać z utartymi schematami benefitów proponowanych przez pracodawców. Chcemy, żeby nasi pracownicy zapamiętali to na długo, nie jako kolejną imprezę firmową, tylko coś, z czego wyniosą dodatkowe uprawnienia, coś, co zostanie z nimi na całe życie i co będą po prostu dobrze wspominać. Chcemy, żeby oderwali się na chwilę od codziennej rzeczywistości i po prostu spróbowali czegoś nowego. Zapraszamy Was wszystkich do tego, żebyście z nami popływali. To nie tylko pracownicy, ale również ci, którzy chcieliby z nami pracować, chcieliby się czegoś dowiedzieć o nas, o naszej firmie, to bardzo Was zachęcamy. Dajcie tylko znać, przygotujemy dla Was specjalny rajs po Odrze. Razem z opowiadaniem o historii Wrocławia będziemy mogli sobie razem spędzić czas. Informatycy mogą być dobrymi sternikami motorowodnymi, trzeba tylko pamiętać, żeby nie przetwarzali za bardzo kodu właśnie, bo jak są bardziej kodersi, to oni próbują kombinować tutaj, przetwarzać, zamiast uczyć się tego, co im mówi instruktor, ale dobrze, bo są karni, posłuszni i przede wszystkim nie wykonują dziwnych ruchów tą właśnie manetką, co powoduje, że pływanie jest bezpieczne.